Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcineczek z Fallout Tacticsa, tak. Dzisiaj zaczynamy z bazy i właściwie to będzie ostatnia moja wizyta w bazie, tak naprawdę. Ale pokażę wam jak wyglądają właśnie bazy. Tu jest mój cały team. O Jezus, nie chciałem, żebyście... Co ja zrobiłem? A, prawym się strzela, lewym się chodzi, dobra. Okej, tu mamy swój cały team. Natomiast Hunter, czyli moja postać, jest gdzieś... Tutaj, o. Tak, gdzie ty jesteś? A, tu jesteś, dobra, zajebiście. Tak wygląda baza. To jest już któraś tam baza, chyba szósta z kolei. I ona wygląda, tak jak widzicie, raczej tak polowo. Poprzednie bunkry były to po prostu prawdziwe bunkry, tak? Gdzie po prostu miał to strukturę budynku, się wjeżdżało, był garaż i tak dalej. Tutaj natomiast mamy wszystkie te... Nie o to mi chodziło. Wszystkie dotychczasowe pojazdy, których mogliśmy używać. Czołg, który... Chociaż nie widzieliście. Dobra. Okej, jest czołg, jest transporter, jest hammer, to był pierwszy samochód. I jest pojazd zwiadowczy, aczkolwiek... tu się coś buguje cały czas z tą wieżyczką od czołgu jakby. Nie jestem w stanie wam powiedzieć. No widzicie, coś takiego się dzieje i na nim cały czas się pokazuje po prostu wieżyczka od czołgu. Nie wiem, z czego to wynika. No, tak naprawdę wygląda samochód. Ta wieżyczka się tak z dupy jakoś dziwacznie pojawia. No okej, z pojazdami ogólnie było tak, że pojazdy zdobywaliśmy na odpowiednich misjach. Wtedy wchodziliśmy do danego obszaru. Tam znajdował się jeden z pojazdów, czasami na samym początku lokacji, czasami gdzieś dalej. I wtedy ten pojazd przejmowaliśmy dla siebie i można było go używać podczas tej jednej konkretnej misji. Natomiast później można było wrócić z pojazdem oczywiście do bazy, zostawić sobie go w bazie, ewentualnie też przejechać się tymi pojazdami na misję. Tak też można. Natomiast one tylko pozwalają szybciej poruszać się po pustkowiach, ale nie jesteśmy w stanie ich w ciągu kolejnych misji używać. Także pojazd tylko jednorazowo na danej misji, do której był przydzielony, dało się wykorzystywać, ale też oczywiście można było później, tak jak mówię, poruszać się tymi pojazdami po pustkowiach i znajdować sobie na przykład jakieś tam lokacje i wtedy się pojazdami tam poruszać. Okej, także tak wygląda sprawa pojazdów. Zawsze tu jest mechanik, gdzieś tu był, nie wiem gdzie on jest, taki mechanik, którego, no, ogólnie rzecz biorąc, nie, w poprzednich Falloutach, czyli przed trójką i New Vegasem, nie było czegoś takiego, że szliśmy do kogoś i prosiliśmy o naprawę jakiejś tam zbroi, broni, czy nie wiem, tu akurat pojazdu. Nie było czegoś takiego. Wszystko musieliśmy sami zrobić. Jedynie na przykład mechanik pozwalał nam na kupowanie rzeczy do naprawy samochodu. Jakiś tam handlarze, no to wiadomo, tak samo, czy zestawy do naprawy broni. Więc tak to mniej więcej wyglądało. No okej, tutaj mamy tą bazę. Główny logistyk, to nas nie interesi. Tu mamy kwatermistrza. Możemy sobie do niego podejść. No i tak, tak naprawdę tutaj są wszystkie rzeczy, które ja mu everkolwiek tylko sprzedałem, plus oczywiście rzeczy, które on też sam posiadał. Znajdują się właśnie u kwatermistrza. No i chciałbym na przykład kupić teraz, są dwie najlepsze zbroje. Tą, którą ja mam, nie wiem czy wam pokazywałem, chyba w poprzednim odcinku pokazywałem. Jeżeli chodzi o te zbroje, widzicie, że one mają hełmy takie jak Enklawa, a nie takie jak Bractwo Stali. No wynika z tego, że powiedzmy w tych pierwszych grach chyba, wydaje mi się, nie do końca wszystko było przemyślane i tutaj dali takie hełmy, a one w sumie oznaczają Enklawę, ale coś tam, to są różne wieki, w różnych latach się to dzieje, to pan zresztą są troszkę pomieszane. Jak więc tym się nie przejmuje, nie przejmujcie. No i dobra, nasze mamy 6 osób, tak? Mamy zaledwie 3 wspomagane pancerze. Te zwykłe są 2 i jeden jest ten ulepszony. Jakiś tam zajebisty Uber Super. Robin i Krzywda nie mają. Mają takie zwykłe metalowe pancerze. Natomiast Chuck, z tego względu, że jest super mutantem, on nie nosi pancerza. Więc też go nie ma. No i kurczę, chciałbym kupić. Natomiast jak sobie porozmawiam z kwatermistrzem, to okazuje się, że te najlepsze zbroje... O, tu jest jakaś inna. A ile to kosztuje? 15 tysięcy. Natomiast... te najlepsze gdzieś tu, o tu są, sklep się za każdym razem odwraca. Ta najlepsza kosztuje, uwaga, jedna kosztuje 35 tysięcy, to jest stanowczo za dużo. Myślę, że spokojnie sobie poradzimy z tym co mamy, damy jakoś radę, nie musimy aż tak się jakoś tam dozbrajać. Ale tak wygląda handlarz. Gdzieś tu mamy zarządca kadr. Kto to jest ten gość?
Szukam kwatermistrza. Nie, to jest lekarz właśnie, kolejny. Mamy tutaj medyka, głównego jakiegoś tam lekarza w obozie. I on też nie leczy nas, tylko sprzedaje nam rzeczy, za które możemy się... Rzeczy, którymi możemy się uleczyć, czyli steampaki, torby z lekami i tak dalej. To jest kwatermistrz. I tutaj właśnie możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ta rekrutacja. Mamy te, jak najbardziej, tą naszą postać, której się no, zmienić nie da. A tu widok jest... Aha, widok postaci. Będę sobie go nawet oglądać. No i każdą z tych osób, widzicie, mojej się nie da, natomiast każdą z tych osób możemy wycofać, a wziąć jakąś inną do naszego zespołu, natomiast oczywiście jej nie chcę, weźmiemy sobie lunetę, jako że ona ma te wszystkie rzeczy tam. A teraz ona znajdzie się na końcu, no już nieważne. No więc zespół tutaj mam taki, jak widzicie. Możemy sobie oczywiście dobierać te znaczki, tutaj oznaczają, jaką mają rangę dane osoby. No jak widzicie, mamy oczywiście dużą ilość ludzi do rekrutacji, ale nie tylko. Mamy też na pewno... z Fran, to jest jakaś laska, to nie. Tu mamy pompa, on wyglądał na gula, ale nie jest gulem, ale mamy na pewno guli. To jest, czyli mamy ludzi, mamy guli do dyspozycji. Mamy supermutantów. Czak jest dobrym przykładem. Tak mi się wydaje, że to jest ghoul, prawda? Czekajcie, możemy sobie na widoku zobaczyć. Tak, to jest ghoul. Mamy szpony śmierci. Tak jak mówiłem, w jednym z tych, powiedzmy, aktów mogliśmy szpony śmierci pokonać i później możemy je rekrutować. Także są. I co zauważyłem teraz też, mamy do dyspozycji robota, możemy sobie, kurczę, mieć androida w teamie. To jest w sumie dobra opcja, nie wiem, czy nie wymienię. Wiek 7 to jest najlepsze. Nie wiem, czy bym nie wymienił jednej osoby na przykład właśnie na tego robota i zastanawiam się albo nad Robinem, albo nad Kevinem. Robin ma to do siebie, że on ma strasznie duże umiejętności, jeżeli chodzi o otwieranie zamków. Nikt takich nie ma. To oczywiście z lekarką. Kevin jest taki nijaki tak naprawdę. A, Kevin ma bardzo dużą naprawę, ale to jest jedyne, co ma Kevin jako taką istotną cechę, czyli bardzo duże możliwości naprawy. No, luneta jest zajebistą snajperką, dlatego ją oczywiście zostawimy. No, ze sobą nic nie więcej nie mogę zrobić. No i teraz zastanawiam się, czy na przykład Kevina, bo Robin może się przydać z tymi swoimi drzwiami. Albo Kevina, albo Robina wymienić na inną postać. Właśnie na tego robota. Jeszcze zobaczmy zarządca kadr. Zobaczmy, jakie umiejętności ma ten robot. Bo to jest naprawdę ciekawy, interesujący pomysł. A, no i widzicie, mamy tutaj te rangi całe. Oczywiście najlepiej było wziąć kogoś tutaj z wysokimi rangami. Natomiast robot to jest robot. Co on ma tutaj? Bronie. I generalnie tylko tyle. Nic poza tym. Albo czaka wymienić na niego. No kurczę, no nie wiem. Zobaczmy, źle zrobiłem, że tak wyszedłem. Zobaczmy sobie na przykład tych, co oni mają tutaj wysoko. Ta ma skradanie się, walkę wręcz i broń palną. Coś tu się zaczęło rąbać. Broń ciężką i palną. Energetycznej w ogóle nie lubi. A to bez sensu, bo ja akurat potrzebuję energetyczne. Nie tylko takich używam w tym momencie. Ta ma skradanie się, broń, walkę bronią i broń właśnie energetyczną. A ten ziomek, pułapki, przepraszam, broń palna energetyczna, słabo. Światło, cholera jasna, teraz będę przeświecony, czekajcie, zaraz to naprawię. A, pierwsza pomoc lekarz, no to jest typowy lekarz, mi on nie jest potrzebny. Kurczę, myślę, że moglibyśmy jednak wymienić jedną osobę na robota. Poczekajcie, bo kurczę, światło się to psuło. Gdzie to rozpadło? Będę troszkę prześwietlony przez... Gdzież ta kartka? Dobra, trudno. Zostanie na razie tak, jak jest. Słabo się trzyma, muszę to poprawić, ale to już w następnym odcinku. No kurczę, sorry, będę teraz troszeczkę prześwietlony, ale no już nic nie poradzę. To mi wali po oczach. Dobra, ile mamy? Oczywiście się grzebiemy, jak zwykle. Robin... A kto to stoi mi tutaj? Luneta, nie no, luneta... Luneta, tutaj zostajesz. Hunter. Spróbujmy tego Kevina. Myślę, że on nie będzie nam w ogóle potrzebny. Za to zrobimy sobie tak, że po prostu przejdziemy tu i do szafki schowamy wszystkie jego rzeczy. Zobaczymy. Fajnie, jakbyś, kurwa, tą szafkę otworzył, Kevin.
Czasem jest tak, że wiecie, na przykład postać coś otworzy, ale tak naprawdę nie. Tak naprawdę nie. Postać otworzy na przykład szafkę, ale nie. O właśnie. Ale nie. Nie dostaniemy tej akcji po prostu. Jest jakieś inne coś do naprawy. Tak, on tutaj widzę, że do shotguna miał bardzo dużo amunicji, właśnie do tej broni tutaj. Co nie mogę, kurwa, tego tam przenieść? What the fuck? Czemu nie mogę tego tam włożyć już? What the hell? Co, zapchała się szafka? Już to bez sensu. No otwieraj, że tą szafkę, Jesus. Mniej więcej jest to tak, że jeżeli klikniemy sobie na... klikniemy sobie, żeby nasza postać coś robiła, a później... Nie może tego tam umieścić, okej. Klikniemy, żeby ta postać coś zrobiła, a następnie... no włóż to tutaj do ekwipunku, o i teraz tu. Że postać coś... No nie wierzę, że nie możesz tego zrobić, no ja pierdzielę, koleś. Masakra, nie wiedziałem, że szafki mają ograniczoną, kurczę, pojemność. Wszystko miało tu ograniczoną pojemność, masakra, no kurczę, no. Dwa razy szafki muszę otwierać, żeby on to... A nie, szafki są pootwierane, już wiem, o co chodzi, dobra. No nic, to zobaczmy tak. 200 na przykład, czy dam rady tam włożyć? Dam rady. Znaczy 1000 dam rady tam włożyć? Dam rady, to może resztę też. No udało się, dobra. Kevin wypadł. Hunter, pokaż się, bier tego zarządcę kadr. No i teraz Kevina wymienimy, a weźmiemy sobie pana robota. Nazywa się HR1205. Gotowe. No dobra, mamy tego HR1205. I co on tam... Co on tam może mieć? Android. Broń palna, ciężka, energetyczna, wszystko generalnie. Więc idziemy powyjmować to, co w tych szafkach przed chwilą zostawiłem. Innej metody, kurczę, nie ma. Przynajmniej ja nie znam. Innej metody na jakieś sprawne zarządzanie tym ekwipunkiem. Trochę się trzeba było namęczyć w tych niegdysiejszych grach. Widzicie, ja mu coś rozkazałem, ale przestałem go... No, przestałem go obserwować, no to dlatego mi zniknął. To jest faktycznie, to jest teraz kwestia tego, że on w tym momencie, jak podchodzi do szafki, to najpierw musi ją zamknąć. A teraz dopiero może ją otworzyć. Mega głupie, nie? Ale tak to ktoś kiedyś wymyślił. Nie można sprawnie, kurde, wiecie, szafek przeglądać. A gdzie się podziało? Aha, tu jest ten pancerz bractwa. Przepraszam, weźmy wszystko, a pancerz zostawimy w szafce. Gotowe. No, on oczywiście pancerza też nie będzie, chociaż mogę zobaczyć, ale nie przypuszczam, żeby mógł... No nie, nie, on... To jest robot, on nie będzie nosił pancerza, no. Co ja mogę powiedzieć? Dobra, weźmiemy to i weźmiemy to na razie. Tak jak miał tu Kevin. Ile ci zostało? To sporo miejsca w ekwipunku, no tak, bo nie ma tego. I teraz chciałbym, żeby... Bo Robin chyba nie jest w stanie nosić tego pancerza. Zobaczymy, czy Krzywda jest w stanie nosić ten pancerz. Byłoby miło. Dobra, nawet nie jest tak obciążona. Teraz proszę, załóż. Tak, zajebiście. Robin będzie dalej takim naszym sneaky fuckerem. Ja tylko sprzedam ten pancerz, który tu nie jest potrzebny. No i tak mniej więcej wygląda zarządzanie całą tą, całymi tymi bazami, kadrami i tak dalej. Jak mówię, to jest taka totalnie polowa baza. Wymiana, tak, chcę sprzedać to. Gotowe. Kurczę, chciałem to sprzedać. No widzicie, zawsze tutaj też problemy. Najpierw trzeba to tutaj dać, później dać za oferę i dopiero wtedy gotowe. Już dostaliśmy pieniądze, nie, dziękuję. No i dobra, mniej więcej to jest tyle. Nową postać mamy, a teraz weźmiemy sobie jeszcze Huntera i podejdziemy do kwatermistrza po misję, właściwie ostatnią mistrza, znaczy nie kwatermistrza, tylko generała, czyli dowódcę Bractwa Stali. A i tu mamy, widzicie, wszystkie te misje pozakończane. Ostatnia góra Hayen. Bracie, pora na ostateczne uderzenie. Twoja drużyna zadecyduje nie tylko o losie Bractwa. Od was zależy los całych pustkowi. Od tej chwili sami musicie zdobywać zaopatrzenie. Możecie wrócić do bunkra tylko po zniszczeniu kalkulatora.
Technicy przygotowali głowicę atomową do transportu. Pojazd czeka na ciebie. Głowica jest niezbędna, żeby wybić wejście do krypty zero. Wiem, że może to wyglądać na lekką przesadę, ale ta krypta została zbudowana tak, żeby wytrzymać kilka bezpośrednich trafień bronią jądrową. Mamy nadzieję, że bomba zdetonowana bezpośrednio przy drzwiach załatwi sprawę. Spodziewamy się, że wejście jest silnie strzeżone, więc przygotuj drużynę do ciężkiej walki. Po włączeniu zapalnika musisz szybko znaleźć dobry schron. Sam unik i zasłona nie wystarczy. Pancerz wspomagany zwiększy szanse przeżycia we wnętrzu bunkra. Pamiętaj, że będziesz prawie w epicentrum wybuchu. Zabierz środki antyradiacyjne. Praca z tobą była zaszczytem, bracie. Odmaszerować. No dobra, no to tak się przedstawia nam misja. Ja już tutaj udało mi się zrobić to, jak było wcześniej. No i dobra, tak to wygląda. Ostatnia tak naprawdę misja, potrójna misja nas czeka. No to come on. No i oni mówili, że mamy jakiś cały ten... Że mamy jakiś... Słuchajcie... jakiś samochód jeszcze ponoć mamy załadowany. Jego tu oczywiście nie ma, więc dlatego wyjdziemy sobie stąd. Najpierw sobie zrobimy szybki zapis. Idziemy sobie stąd. No i właśnie już tutaj cały odcinek zmarnowałem oczywiście na pokazanie wam tego, jak wygląda ta baza. No ale to już wiecie. Tak jest. Czekajcie. I spotkałem roboty. Nie. Ale chciałbym na chwilę tu stanąć i zobaczyć, czy mam samochód. Nie dostałem tego samochodu, więc prawdopodobnie on dopiero będzie się na misji znajdował. No, idziemy dalej w takim razie. Idziemy dalej. W ogóle, który ten poziom, ten robot ma poziom, to mnie ciekawi. 22, tu mam 21, 21, 22, 21, 21, 22, no to jest nieźle. Tej percepcji niestety mam w ogóle obniżoną. Nie wiem, skąd te debuffy są tak naprawdę. Na percepcję. Tu jest wszystko ok, no ten też ma percepcję obniżoną. Zwiększenie percepcji tu mam wzięte, ale i tak ten. Twardy korpus, co on tu ma? Robot został tak skonstruowany, by wiele wytrzymać. Posiada dwukrotnie większą podstawową odporność na obrażenia, ale jego naprawa jest dwa razy trudniejsza. Oh, fuck. Trzeba go naprawiać. Klasa pancerza 26, tarcza EMP. Ok, statusy. Stopień pierwszy kadet, tak. Ok. Super mutant, kurde, na szarym końcu. Tak, bo tobie czegoś, no nieważne, czegoś mi tam brakuje. No i nic, ciśniemy na tą górę. No i widzicie, tak to jest. Jakbym wziął samochody, troszeczkę szybciej bym się poruszał. Ale to spoko, loko. O Jezu, jak daleko tam. Nie chcę. Nie ma tutaj czegoś takiego jak szybka podróż. Po prostu musimy czekać, nie? I tutaj cały czas nam dni mijają. No i cały czas będą tu się... O Boże Święty. Cały czas będziemy spotykać roboty teraz na drodze, ale nie chcę mi się z nimi walczyć. To, żeby móc pominąć te walki, to jest kolejny profit. Profit, który trzeba było wziąć. Czy tam profil, nieważne. Patrzcie, że na przykład jak dojdziemy teraz do góry, to będziemy trochę wolniej na niej wchodzić. A nie, akurat tak się przesmyknęliśmy przesmykiem, że nie. O Jezus Maria. No dobrze, że mogę to wszystko pomijać. Bo to była masakra, kurde, 1000 walk stoczyć. No Jesus, nie chcę. W tym samym miejscu znajduję te przeciwników. Co to było, co? Co to było, kurde, tutaj? Roboty i smoki z Komodo. A, dobra, czyli roboty walczą ze smokami z Komodo. Nie, dobra, to mnie też średnio interesuje. Myślę, że coś ciekawego. No już nie, każda jakaś taka osobna lokacja. A właśnie, bo o tym wam nie powiedziałem. Jak zobaczycie tutaj... Boże Święty, nie. Dojdź w jedno miejsce, nie. Jak zobaczycie sobie tutaj, no to tak. Te takie jakieś takie blado, kurwa zielone, to jest jakiś tam turkusowy czy jakiś inny kolor. Ja się na tym kompletnie nie znam. Więc jakiś taki pseudozielony, to są oczywiście bunkry. Ten Epsilon to jest ten, co mieliśmy tu wcześniej. I jakby idziemy cały czas od strony wschodu na zachód. Cała nasza podróż wyglądała w ten sposób.
te duże kółka szare to są, to były misje, tak? Tak kiedyś i kiedyś to było duże żółte, zielone kółko, teraz jest duże szare, że ta misja już została wykonana. Natomiast mamy takie małe zielone kółeczka, takie jak tu czterech jeźdźców, fil, bramiński pancerz. To są te losowe eventy, które są coś w rodzaju easter eggów. Właśnie umieszczany tutaj przez twórców. Znaczy easter eggów, nie easter eggów, ciężko to nazwać easter eggami, tak naprawdę w Falloutie trzecim czy New Vegasie, kiedy sobie gdzieś tam idziemy, nie wiem, spotkamy jakąś stodołę i w tej stodole są trzy mrówki, zabijemy te mrówki i znajdujemy tam jakieś rzeczy, nie wiem, znajdujemy jakiś tam zajebisty karabin na przykład, nie? To są tego typu właśnie eventy, a tutaj one oczywiście z jajem zawsze były robione, tam widzieliście czterech jeźdźców, to właśnie chodziło o czterech jeźdźców post-apokalipsy, tak się nazywają, czterech jeźdźców post-apokalipsy, jest to czterech niewidzialnych ziomków, w sensie widzimy tylko dialogi, widzimy, że tam są jakieś postacie, widzimy dialogi tych postaci, budynki się wyświetlają po prostu nad ich głowami. No natomiast po prostu... Bracie, pora na ostateczne uderzenie. Twoja drużyna zadecyduje nie tylko o... Tak, to już wiem. O, mamy tutaj ciężarówkę z bombą atomową, no zajebiście, mi się to podoba. Kto poprowadzi to Robin. Reszta będzie go osłaniać. Fajnie to wygląda. Aha, to jest taki transporter jak wcześniej mieliśmy, tylko ma głowicę zamiast tego. No, zajebiście, dobra. Robin poprowadzi, bo szczerze mówiąc ma najgorsze opancerzenie. A drużyna sobie przejdzie tutaj. No i tak jak mówię, to są te losowe takie eventy, które gdzieś tam są. Okej, tutaj rozejrzyjmy się. Dobra, są jakieś strażnicy. Tu jest coś czerwonego, ale to jest jakiś chyba bug. Albo nie, nie wiem co to jest. Dobra, czekajcie. Pierwsze co zrobimy, to oczywiście zobaczymy mapę, jak mapa wygląda. Tutaj należy umieścić głowicę, a tutaj znajduje się bunkier, który powinien zapewnić ochronę przed eksplozją. Aha, czyli mamy tutaj cały taki teren. Tu są drzwi do krypty, a tutaj musimy się schować, jak będziemy odpalać. No dobra. W takim razie ty sobie tutaj podejdziesz. A, wiedziałem, że tak się stanie. Ty się wycofaj stąd. W takim razie. I teraz tak, Luneta, ja cię poproszę, żebyś sobie stanęła tutaj. O właśnie, tu są androidy. Wow, już mi powalili tego. Oh shit. Czy to działa na nim? Czy to nie działa na nim? To jest ciekawe. Czy ja muszę używać zestawów naprawczych na tym gnojku? Nic się nie dzieje. No właśnie, ja muszę używać zestawów naprawczych na nim, żebyśmy mogli go naprawić. Strasznie śmiesznie. Więc na przykład będzie musiała teraz nosić jeszcze dodatkowe rzeczy. To teraz tak, mamy tutaj kilka zestawów, ale... Na razie on jest unieruchomiony. Dobra, jest. Pytanie, czy... Czyś sam się naprawił? Pewnie tak. Strasznie śmieszne, nie? Apteczki na pewno nie działają. No bo tak, no bo jest kurde cholernym androidem. Gdzieś jest androidem, nie robotem. Kurczę, zobaczmy jak to, jakie ma umiejętności naprawy. On ma niewielkie, ona tym bardziej. Też nie, ona też nie. W miarę, no największy miał Kevin. Czyli teoretycznie Kevina mieliśmy zostawić. Żebyśmy chcieli z nim ten. Gdzie jest Chuck? Chuck, chodź tu Chuck. Bo te gnojki mi już tu wkurzają. Dawaj, strzelaj do nich, a nie. No właśnie. I od tego są super mutanty. Będą zajebiście rozpieprzać wszystkich. Dobra, to jest krzywda. To krzywda właściwie może sobie wziąć karabinek, wyciągnąć. Aj, Boże. No dobra, spróbujmy się jeszcze raz naprawić. Ja sobie to włożę tutaj po prostu. Nie mogę tego tutaj położyć? Mogę na pewno, o właśnie. Użyj na sobie. A jak nie, to krzywda będzie go po prostu leczyć tymi skrzyneczkami. Dobra, czego oczywiście? O, zadyszkę złapał. Dobra, krzywda go uleczy teraz. Ty widzę, że masz wielkie problemy z tym, żeby się naprawić, nie? Słabo. Całkowicie wyleczony. Dobra, chodź tutaj do niego. Ty weź, wyrzuć. Ten robot nie był najszczęśliwszym pomysłem, nie? Ale myślę, że jakoś damy rady. Jeszcze wyrzuć dwa
te gotowe, to sobie weźmiesz tutaj. I teraz tak, ty się przesuń. Szybko to podniesie. Całość gotowe. Ale jest duży zestaw narzędzi, no dobra. To jest zwykły. Więc weźmiemy to i spróbujemy użyć na nim. A jak to nie pomoże, to ja już nie wiem. To bez sensu było wybrać tą postać. Dobra, luneta pójdzie tutaj. Przeładuj. Uszkodzenie 5 PW. No zajebiście wam idzie, kurwa, naprawianie tego robota. Fajnie. Dobra, ty sobie kicniesz. Czek też, a ty... Robin... Kurwa. Mógłbyś na razie wyjść stąd, dziękuję. Jesus! Bardzo jest źle, bo nie mogę tego cholernego na... uderzenie młota? Nieźle. Nie mogę tego cholernego robota naprawić. Zobaczymy, czy Robin będzie w stanie, a jak nie, to mamy przejebane, bo nie mogę go naprawić. Tylko go uszkadzam i uszkadzam. Na skraju zniszczenia. Świetnie. Dobrze poszło. No i zobaczymy, co tutaj... O, to Jezus, jak dużo już minut minęło. Dobra, nie, słuchajcie. Chyba jednak ten wybór tego robota to był bardzo zły pomysł, więc chyba zostaniemy przy starym składzie i widzimy się tutaj i słyszymy już w kolejnym odcinku. Miałem tylko dojść i tu nawet nie zaczynać tej misji, już zacząłem, no nieważne, ale w każdym razie wymienimy tego robota z powrotem na Kevina, jednak stary skład to jest stary skład, widzicie teraz, Kevin jest potrzebny mi, żeby jego naprawić, no. A Robin znowu jest mi potrzebny, jakby trzeba było jakieś drzwi otworzyć, bo w ostatniej misji mi się przydawał, pamiętam. No i po prostu dupa. No, także to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że za przyszłym razem będzie już bez faili. No, także cześć, na razie, bye bye.